Mamy wskazać, ile rozwiązań rzeczywistych ma podane równanie. Ponieważ po lewej stronie tego równania widzimy iloczyn trzech czynników, a po prawej stronie jest 0, to równanie możemy rozbić na alternatywę trzech prostszych równań. Porównujemy do zera ten pierwszy czynnik lub ten drugi lub ten trzeci. Pierwsze równanie daje nam x równego minus 1, drugie równanie daje x równego minus 2, natomiast to trzecie równanie oznacza, że x do kwadratu powinien być równy minus 3. No i to jest niemożliwe, ponieważ nie ma takiej liczby rzeczywistej, która podniesiona do kwadratu da wynik ujemny. Stąd nasze równanie ma tylko dwa rozwiązania.